W sobotę na kanale Zgrzyt prowadzonym przez Gimpera i Rewo opublikowany został podcast, w którym tym razem gościnnie wystąpił Robert Pasut. Materiał wzbudził dość spore kontrowersje ze względu na specyficzne poglądy Roberta, w szczególności dotyczące płci pięknej oraz podejścia do związków i miłości. Wywiad przede wszystkim pokazał, że Robert nie jest jedną z osób, która kreuje wizerunek na potrzeby kontentu i udaje przed kamerami, a jego feralny występ w Goatsach czy obecnie prowadzona działalność na kanale o charakterze imprezowo-flirciarskim pokazuje jego prawdziwe oblicze i podejście do życia. Co więcej, Sutonator przyznał, że wręcz hamuje się w niektórych momentach i nawet zastanawiał się nad przeniesieniem się na stronę dla dorosłych, celem realizowania tam mocniejszego kontentu, a jego relacje z kilkoma kobietami naraz nie są tylko pod kamery i rzeczywiście żyje w ten sposób. Żebym pokazał tak jak żyje. Czekaj, bo ja chcę zrobić jedną rzecz. Bo ja nie wiem, co sobie dopisuję teraz. Czyli te laski, z którymi on chodzi, jakieś filmy nagrywa, to jest jego parę takich chwilowych żon? On nie wszystkie bałamuci? Żyje, to musiałbym przenieść się na inną platformę po prostu, no. Ja naprawdę nie udaję, no. Bo ja właśnie mam tak, że siedzą u mnie trzy dziewczyny i się zabawiamy, no ale nie mogę tego pokazać. Ja pierdolę, dobra. To jest mocny zawodnik. Ale to już chuj. Teraz, bo jak... Dobra, bo to wiadomo, zaraz będzie. O Boże, piekło kobiet. Zamknij pizdę, kurwa, jak masz tak mówić i nic nie pisz, bo zaraz bana dostaniesz. Tutaj nie ma wolności wypowiedzi, tu jest dyktatura rafałowska. Ale... Dla mnie, co jest wstydem? Prowadzić własny harem? Czy być, kurwa, częścią haremu? W sensie... Na wideo, mogę pokazać tylko to, czy co możesz, było? Tak, tylko nie na YouTubie, no. No tak, nie na YouTubie, nie? No i też myślałem o jakimś takim przeskoczeniu na te treści, ale na razie jeszcze, to jest jeszcze zbyt krawędziowe, myślę, że z freaków by mnie wyjechali wtedy już na amen. Chociaż mogę się mylić, jak myślicie? No, jakbym zaczął robić, na przykład, że przychodzą dziewczyny i robią mi gałę, na przykład, co tydzień inna. To jak myślicie? Czy to na pewno na freak fighty byłoby za dużo, czy nie? Delikatnie mówiąc, odbiegające od normy poglądy Pasuta kilkukrotnie dały się we znaki na... Nie wiem, ale mam dziwne wrażenie, że teraz to więcej twórców internetowych próbuje monetyzować, kurwa, ruchanie dupy w dupę, nie? Nie wiem, najpierw Tańcula, teraz Pasut coś tam mówi, że trochę miałby podobny biznesplan, że chciałby wrzucać content na stronę dla dorosłych. W strasznie dziwny amerykańskim stylu to wszystko do nas dochodzi. W ogóle nie wiem, dlaczego tak się dzieje w tej Polsce pierdolonej, że te wszystkie trendy ze Stanów Zjednoczonych, biznesy, sposoby na zarobek i tak dalej po latach do nas dochodzą. Przecież na YouTubie zagranicznym to jest kompletną normą, że wszystkie, duża część YouTuberów monetyzuje kurwikłastwo. W podcaście i zobrazowały jego podejście do życia, w którym najważniejszą wartością jest wolność, a swego rodzaju misją uświadomienie kobiet, iż nie muszą dostosowywać się do narzuconych przez społeczeństwo norm i nie powinny mieć oporów przed pokazywaniem swojej prawdziwej natury. Bo ja chodzę i dbam, żeby te dziewczyny właśnie nie wstydziły się być szonem, żeby się opuszczały, żeby piły bez żadnych wyrzutów sumienia. To masz sytuację, w której dziewczyny mają ochotę na seks. No ale kurwa, no ale idąc tym tokiem rozumowania, rób ta co chce, ta dosłownie kurwa w wielojedynkowym tego słowa znaczeniu, to jak masz ochotę się wysrać i nie ma kurwa kibla w pobliżu, to weź kurwa usiądź i nasraj kurwa starej babci na głowę. Albo nasraj kurwa obok starej babci, albo nasraj jej kurwa pod balkonem. No nie, no tak to nie działa, no w momencie nawet w którym jesteś laską i przed dawaniem dupy na prawo i lewo powstrzymuje cię tylko wstyd, to dobrze, bo po coś ten wstyd kurwa masz. Poza tym, no nie wiem. Jeżeli będę miał córkę, Boże chroń, i moja córka będzie dawała dupy, no przysięgam, no kurwa, no nie podzielę się z nią opłatkiem na Wigilię, bo nawet na Wigilię do mnie kurwa nie przyjdzie. Będzie spędzała kurwa święta u swojego sugar daddy. Jak karmi ją spermą, to opłatkiem też ją kurwa nakarmi, no. Tak jest moje podejście. Jeżeli moja córka stałaby się kurwą, to bym ją wydziedziczył. Grosza bym nie zainwestował kurwa w to zepsute jabłko, no. I nawet może bym to z siebie wypierał, ale nie uznałbym, że jest to moja wina, że się kurwikłakiem stała. Środowisko też niestety zniekształca, kurwa, no. Poza tym 50-50 pewnie miałaby geny po matce. No dobra, nie! Bo teraz się Natalia da mnie w kurwi, no. Rafciu jest zawsze niewinny, pamiętajcie. A jakby syn został żygolakiem? No to trudno, nie? Jego decyzja w końcu jest mężczyzną. I non-stop czują się z tego powodu winne. Bo im w kościółku mówili, bo ciocia filduje, ile ciocia słyszę, że ciocia coś mówiła, ciocia tam. A ona może chce się po prostu pójść i przespać z tym i z tym i z tym. I może ona kiedyś będzie zajebistą matką i żoną. Albo prawdopodobnie na pewno będzie, bo już się swoje wyszaleje. Albo nie, zostanie szonem do końca życia. Mnie to obchodzi. W trakcie ponad dwugodzinnej rozmowy...
Okej, okay, znaczy ja rozumiem poniekąd filozofię Pazuta, chuj mnie to obchodzi, jak dziewczyna chce się puszczać, to się puszcza, bo z tym się zgadzam. Jakby mamy wolną wolę, ale uważam, że wysyłanie ciągle podtekstów takich w modzie, w filmach, w przekazie medialnym ogólnie, rzecz ujmując, internetowym również, że bycie kurwą to nie wstyd, bycie kurwą to bycie przedsiębiorczym, to nie jest w porządku. To jest pranie kurwa mózgów tym głupim dziewczynkom. Przecież teraz nawet na kurwę z OnlyFansa nie można powiedzieć kurwa z OnlyFansa, bo jeszcze pozew dostanie, przecież ona kurwą nie jest. Ona jest tak sexworkerką, człowieku. Mowy nie zabrakło również kilku wątków około freakfightowych. Robert, zapytany o swoją obecną kondycję finansową, która jakiś czas temu nie była najlepsza, a którą znacznie poprawił dzięki walkom w Fejmie oraz wygraniu Doja Rama, przyznał, że obecnie nie jest zbyt zadowolony ze współpracy z największą freakową organizacją w kraju, ze względu na to, że od dłuższego czasu nie dostaje szansy pokazania się w oktagonie, a jednocześnie blokuje go długi zakaz konkurencji. Ty gówno, no nic nie ma, mam zakaz konkurencji na umowie. Pem się nie odzywa, ja jak frajer podpisałem zakaz konkurencji za 12 miesięcy. No i tak muszę czekać. No i widzicie, tutaj wracamy do tematu, który wcześniej poruszałem. Tylko to nie pasut jest frajerem, że podpisał zakaz konkurencji na 12 miesięcy. Tylko problem polega na tym, że te federacje firkowe zawsze w ten sposób się zabezpieczają. Poza tym teraz jest, wiadomo to, jakby wy jako publika będziecie mieli to w dupie najprawdopodobniej. Ja jako potencjalny zawodnik Federacji Fizykowych w dupie tego nie mam, ale teraz jakby to są moje domniemania, to są moje przypuszczenia. Rynek też rządzi się swoimi prawami. Nie mówię tego w aspekcie negatywnym, żeby mieć do kogoś złą krew. Po prostu gdzieś tam jest łączy kropkiem. Miała powstać nowa federacja, prawda? Federacja, która miała nazwę nosić Icon MMA. Już abstrahując od tego, że ta federacja miała słabą kartę walk, bo znałem większość zestawień i były one słabe. Gdzieś tam raczej by się niestety, mówię niestety, bo ja im życzyłem sukcesu, żeby się nie przebiła zasięgowo, to nagle magicznie wycofał się inwestor. Podobno jakaś federacja, czy jakieś federacje, miały spotkanie z tym inwestorem. I dwa dni po spotkaniu inwestor się nagle wycofał. No więc Rafciu jest łączy kropkiem i domniemam, że najprawdopodobniej gdzieś poszła jakaś oferta. Inwestor stwierdził, że w sumie w takim razie gali własnej robić nie musi. Może dogada się już z istniejącym konkurentem. Potencjalnym konkurentem. Bo dzisiejsze freakfighty są bardzo dobrze skonstruowane biznesowo dla nich, dlatego że wszystkie te federacje, które kiedyś się gryzły, nie lubiły, dzisiaj żyją w symbiozie. Wymieniają się zawodnikami. Wiecie, no jakby Nathan był w Prime, Nathan był w Klaucie. Inne osoby również, ale tym przykładem się posłużę, bo on był akurat w obu federacjach. Jest to dowód na to, że oni się wymieniają zawodnikami. Mają między sobą dogadany zakaz konkurencji i na przykład, gdybym hipotetycznie ja teraz podpisał sobie kontrakt, powiedzmy, w Prime i chciałbym przejść do Cloud, to nie mógłbym tego zrobić, dlatego że byłbym blokowany, bo jest zakaz konkurencji i my sobie wzajemnie nie podkupujemy twórców. Czyli nie możesz doprowadzić do takiej sytuacji, że któraś z tych konkurencyjnych federacji daje ci lepszą stawkę. Jesteś poniekąd uwięziony w stawce, którą już miałeś, chyba że osoba, z którą się podpisałeś, stwierdzi, że zasługujesz na podwyżkę. Tak w dużym uproszczeniu tak mniej więcej to działa. Gdyby nagle teraz na rynek wszedł nowy gracz, który nie jest w ogóle powiązany politycznie z federacjami, które już istnieją, to nagle by się okazało, że zawodnicy po pierwsze mają w dupie zakaz konkurencji, a po drugie mogą żądać wyższych stawek. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli ja mam teraz podpisany, powiedzmy, kontrakt z którąś z istniejących federacji na 3 walki, bo najczęściej masz propozycje na 3, tak też kiedyś w Fejmie byłem podpisany, czyli ja teraz dostaję kontrakt na 3 walki na okres 18 miesięcy. Odbywam pierwszą walkę i nagle się okazuje, że przez następny rok nie dostaję żadnej propozycji walki. To ja nie mogę pójść i złamać zakazu konkurencji w jakiejś federacji innej,
bo ta federacja mnie nie przyjmie, bo ta federacja jest dogadana z federacją, która mnie podpisała. Więc choćby góry srały, ja nie zawalczę. Dlatego też mi osobiście zależałoby na tym, żeby wszedł nowy zawodnik niepowiązany z federacjami, że gdyby doszło do sytuacji, że federacja podpisuje się na 3 walki, ale nie chce ci dawać potem walk, to wycierasz sobie dupę zakazem konkurencji i mówisz tak, wy nie trzymacie swojej części umowy i walk nie dajecie, to ja swojej też nie trzymam. Ola przesyła 5 Narazka. Czyli domniemam, że bijesz się w fejmie, bo przecież nie psozedłbyś do tej patologii z Danielem Magicalem, Gochą i Marianą z Schreiber na czele, tak skoro i co nemema nie będzie nas to taka prima, szanujmy się kurwa, co to jest? Panie Olu, i właśnie tutaj dochodzimy do tego, o czym wcześniej mówiłem. Ja uważam, że trzeba robić to, co można i tyle. Jakby każdą ofertę można rozważyć. Biznes jest biznes. Wszyscy tak kurwa robią, ja mam wyjebane. Nie... A co do Daniela Magicala? Pytanie o Daniela Magicala? Nie miałem... Powiedzmy, że gdzieś tam była opcja, żeby takie... taką walkę zrobić. Moją, z nim. Gdzieś. Ale jakby nie do końca byłem zainteresowany. No. Czekaj do września, żeby pójść gdzie indziej, bo mnie Fame chyba nie chce. No to jest normalne, oni tam biorą, tylko oni mogą sobie wybierać, nie? No, ale no wiecie, Andrzej odszedł, ja byłem... Pytanie, jaką karę złamania tego zapisu ma pasu, czy nie bardziej w skali 12 miesięcy postanowiłby mu się zerwać umowę i zawalczyć za taką kwotę, żeby jeszcze tę karę zapłacić. Stary, ale właśnie nie rozumiesz, co do ciebie mówię. Pasut nie może zerwać tej umowy i zawalczyć gdzieś indziej, bo żadna federacja go nie weźmie. Federacje są ze sobą dogadane. Respektują zakaz konkurencji. Nie ma szans, żeby go gdziekolwiek wzięli. Jeżeli nie powstanie teraz czwarta federacja, która nie jest politycznie powiązana, to Fasut nie może się bić, dopóki Fame nie powie, hej, dajemy ci walkę. No tak to działa na dzień dzisiejszy. Jest to bardzo sprytnie skonstruowane. I dzięki temu federacje freakowe nie płacą więcej za zawodników i dzięki temu to oni decydują, kiedy danych zawodników będą przedstawiać. Nie mają presji dawania im walk. Można powiedzieć, że... zawodnik jest w jakiś sposób zniewolony w cudzysłowie, właśnie można mówić o niewoli w momencie, w którym godzisz się i kontrakt podpisujesz, ale fakt jest taki, że kontraktu innego, lepszego nie dostaniesz. No wracający Heilig byłby potencjałem właśnie na to, żeby ten ich monopol kurwa znieść. Tylko nie wiadomo, czy ten Heilig wróci, to są jakieś ploteczki, które się pojawiają, ja nie wiem. A ja dobrze z Andrzejem Andrzej żyłem. Andrzej to cię kochał, no. Znaczy z innymi też dobrze żyłem, takie miałem wrażenie, ale teraz jakby Andrzeja nie ma i nie mam... Tak, jeżeli jakaś federacja chciałaby Pasuta, to wtedy może go wypożyczyć, to plus jeden akurat. Wypożyczenie oczywiście wchodzi w grę, ale łamanie zakazu konkurencji nie. Wypożyczenie polega na tym, jakby informacje, które ja posiadam. Podobno w Cloud na przykład jest paru zawodników, których bardzo chce Fame. I Fame przez to chętnie daje swoich zawodników do Cloud po to, żeby kiedyś dostać zawodnika również z Cloudu do Fame'u. Wymieniają się. Więc jeżeli nagle by się okazało, że Cloud przychodzi do Fame'u i mówi, słuchajcie, Robert Pasut, w sumie my byśmy go wypożyczyli od was, to najprawdopodobniej pójdzie na wypożyczenie. Jeżeli oczywiście Robert by się zgodził, chciałby zawalczyć. A jeżeli chodzi o samą federację, jaką jest Fame, to zauważcie, że tam najczęściej walczą podobne nazwiska, że tam Adeusz Ferrari to dosłownie niemalże co gale jest, nie? On ma bardzo dużo walk. Ale Amadeusz Ferrari nie jest jedynym podpisanym zawodnikiem w Fejmie. Tych zawodników jest mnóstwo, co nie miara. I oni nie walczą, bo po prostu Fejm wychodzi pewnie z założenia, że nie ma, ci zawodnicy nie mają dla niej takiego value i są brani na przeczekanie. Jest to dobry sposób, żeby walczyć z konkurencją.